little Johnny the cockeroo. I'm a man. Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vivera, to jest kolejny odcinek gry Mafia 3 i dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od konfrontacji z Paulem Chłystkiem Simonsem. Kurde, na ten kaszel naprawdę by się coś mu przydało. Jesteśmy już tak naprawdę na wysypisku, gdzie będziemy właśnie tą misję mieli okazję wykonać, więc sobie zaczynamy. To spokojnie oczywiście na samym początku, jak zawsze. Po cichutku będziemy sobie eliminować pojedyncze cele. Okej, ale myślę, że tym razem możemy jakoś troszeczkę sobie tutaj to urozmaicić poprzez to, że przejdziemy sobie na przykład tą stroną, dołem. I nad nami dwóch gości. Z tej strony raczej czysto. Tam masz trójka, cholera. Dobra, nie będzie takie łatwe. Tak, ja sobie koleżka zabierzemy ze sobą na wycieczkę. Myślę, że tutaj w imię zasad dbania o środowisko naturalne powinniśmy go tutaj segregować jako odpad organiczny. No, na przykład tutaj. Tu mamy dwóch gości, z nimi będzie troszeczkę większy problem, bo... No cóż, ciężkie życie gangstera. Okej, zapraszamy tutaj. Okej, nie powinien być widoczny. Okej, ja ten oczywiście jak idiota, jak ostatni idiota powinien się bardzo ładnie dać tutaj zwabić. Pytanie, co z tamtym? No okej, dobra, on sobie tak spaceruje, raczej tutaj nie podejdzie, więc my będziemy musieli podejść sobie do niego. Okej, akurat tych dwóch jest u góry z tamtej strony, więc myślę, że jest idealny moment na to. I też sobie tutaj zaraz gdzieś przeniesiemy w jakieś bardziej ustronne miejsce, żeby się tutaj nie rzucał w oczy. Dobra, rozejrzyjmy się w tym momencie. W tą stronę może tutaj warto by było jakoś coś... Zobaczymy, co jest tutaj w szafce na broń. Dobra, jest to jakiś kolcik, ale myślę, że nie jest nam potrzebny. Mamy tutaj oczywiście nasz świetny pistolet z tłumikiem. Ja zastanawiam się tak naprawdę, jak tutaj do góry wejść. Tutaj sodów nie ma. Dobra, myślę, że z tamtej strony sobie po prostu to zrobimy. Okej, dobra, i póki tamten jest gdzieś oddalony, to postaramy się to ciało też tutaj z widoku usunąć.
Dobra, myślę, że więcej sensu będzie, jeżeli tutaj sobie po prostu poczekamy. No, całkiem sprawnie to wszystko idzie, muszę przyznać. Mamy tam, dobra, wartowników dwóch co najmniej. Z tej strony raczej wygląda na to, że jest czysto. Co jak najbardziej napawa mnie optymizmem, że może ta misja w końcu będzie pierwszą misją, którą uda nam się wykonać tak naprawdę w 100% po cichu. Ja nie mam pojęcia, czy w ogóle ten tutaj gość będzie gdzieś szedł, czy nie. Okay, natomiast tutaj kolejny wartownik się zbliża. Zobaczymy, jaką on ma trasę. Czy podejdzie pod sam tutaj nasz narożnik. A jeżeli tak, to myślę, że bardzo łatwo go wyeliminujemy. Dobra, w takim razie spróbujemy tych dwóch tutaj gości rozwalić jakoś. A, dobra, jednak się nie udało tego zrobić w 100% po cichu. Jakbyśmy rzucili sobie tutaj Mołotowa? Okej, dobra, nas tutaj zaszedł ktoś z tej strony. Ale tu nie ma problemu w ogóle. Tu jest nasz cel. Jeszcze pytanie, czy... Dobra, jeszcze jeden tam. Super, dobra. Bardzo ładne trafienie. Okej, dobra, myślę, że tyle. Załatwimy tego. Tak, tak, oczywiście. Myślę, że dodajemy do biznesu kolejne 4000. Dobra, w takim razie biznes śmieciarski zabezpieczony. No i teraz ta cięższa sprawa przede mną, czyli wybór, komu to w sumie będziemy mogli odpalić. Biznesy w tej dzielnicy. Dobra, zobaczmy. Świadczenie. Kolejny telefon do współpracowników. Witaj, jest na koszt firmy. Okej, Betty wskaże ci lokalizację wrogów. Kurde, fajnie by było tutaj. Myślę, że tutaj było zarąbiście to rozwijać dalej. To mam nadzieję, że się inni tutaj nie obrażą jakoś bardzo. Dobra, myślę, że Vito, po raz kolejny. Send whoever you can to Barclay Mills. I ain't letting this place go. Yeah, no problem. My guys are on their way. We're gonna keep this district locked down good and tight. Just don't get amnesia or some shit about who kept things running over here. Okej, dobra, spokojnie, to nie zapomnimy na pewno tej przysługi. Aczkolwiek można by było tutaj polemizować, kto tak naprawdę komu tej przysługę wyświadczył, nie?
The investigation was a mess from the very start. The locals did everything they could to keep us out of it, but that wasn't the worst of it. Someone actually broke into our offices and not only stole all of our files, but they also took most of our surveillance equipment. To ciekawostka. Okej. Okay. Ha, moglibyśmy sobie wziąć śmieciarkę, troszeczkę pojeździć. Dobra, Enzo. Tym razem Enzo przed nami. W końcu będziemy może mieli okazję go dorwać. Okej, okay, możemy pogadać z Donovanem i myślę, że tak, że tym się zajmiemy. Zdecydowanie. Jest na to, uważam, odpowiednia chwila, żeby to właśnie sobie ogarnąć teraz. Okej, dobra, no to jedziemy tak naprawdę do Donovana, pogadamy, zobaczymy, o co chodzi w misji. I zobaczymy, czy uda się w ogóle całą ogarnąć tą dzielnicę jeszcze w tym odcinku. Okej, wtyka, co my tu mamy? Ulepszyłeś usługi Concierge. Teraz ma swoją wtykę. Dzięki temu możesz widzieć wszystkich pobliskich przeciwników bez wykonywania podsłuchów za pośrednictwem podglądu informacji, a gdy wezwiesz Concierge'a, automatycznie odbierze on całą... Chyba dole. Kurde, nie wiem, to tłumaczenie polskie jest troszkę kiepskie, bo te teksty są pourywane niestety. No ale myślę, że nie ma to jakiegoś tam dużego problemu, naprawdę te wskazówki są dosyć oczywiste, więc raczej pogubić się super tutaj nie da. W ogóle bardzo fajny efekt, jeżeli przejeżdżamy przez jakiś tunel, to nam to radio tak jakby przerywa, nie? Słabszy jest odbiór, fale słabiej odbierają. I troszeczkę nam to nasze radyjko harczy. No niby taka pierdoła, ale naprawdę bardzo fajnie to powiedzmy jakoś na imersję wpływa podczas rozgrywki. Okej, dobra, jesteśmy chyba na miejscu. Dobra, nie będziemy się tutaj zajmować jakoś super parkowaniem. Chociaż w sumie jest to też jakiś smaczek, żeby sobie ładnie zaparkować. I zobaczymy, co powie Donovan, gdzie nas kieruje i jaka w ogóle będzie misja, bo jest to ta misja fabularna zapewne. Chyba się udało nam go zaskoczyć. Jesus Christ. I'm gonna show you in the goddamn face. Now we're even. Fucking asshole. Time to call Enzo. Alright. Dial this. Yeah. Barclay Mills is gone. All of it. Who the fuck is this? Take a guess. Got a lot of nerve calling me like this. You know who the fuck I am? I know exactly who you are, Enzo. You're a mob lieutenant who's just lost control of his district. Marcano will probably end up playing you next to Michael Greco. You goddamn coward. You want me dead? Be a man. Do it yourself. I don't want you dead, Enzo. I want to make a deal. A deal? Jesus Christ, son. You need to get your fucking head examined. You tell me who's behind the construction of Marcano's casino, and I'll do what I can to keep that wop asshole from killing you. Why the fuck should I think you could protect me from Marcano? Look at what I did to you. Ooh, zatkało kakao. Meet me at the quarry. Next time, don't let me catch you napping. Kiss my ass. Dobra, w takim razie lecimy ogarnąć tą sprawę z Enzo. O, ciekawie się to zapowiada. Mamy się spotkać w kamieniołomach. Gdzie są kamieniołomy? Ta, gdzieś tutaj znowu. Okej, dobra, no to jedziemy, zasuwamy. W sumie jedziemy tam i z powrotem od tych dzielnicy, znaczy pomiędzy tymi dzielnicami. Ale myślę, że no nie wiem, no twórcy na pewno chcieli tutaj troszeczkę, może sztucznie, ale wydłużyć jednak tą rozgrywkę, bo jeżeli by tak naprawdę skupić się na tylko i wyłącznie na tych misjach popularnych,
No to myślę, że wyszłoby na jakieś, nie wiem, 10, może 15 godzin zabawy. No jak wiadomo, AAA, otwarty świat, taki dosyć spory nawet. No i trochę głupio robić sobie tutaj rozgrywkę tylko na 15 godzin, więc pakowali tak naprawdę wszędzie, co się da. A że nie mieli tego dużo, bo w sumie te misje, no jak już niejednokrotnie powtarzałem, bardzo monotonne i powtarzalne, no to tak naprawdę schemat jest bardzo, bardzo podobny w każdej misji. Dopiero te misje fabularne troszeczkę się czymś różnią, mają jakiś taki, są taką jakby odskocznią od tego, co robimy normalnie, czyli biegania z punktu A do punktu B, zabijania jakiegoś bandziora, potem zabijania innego bandziora, potem zabijania jego szefa, potem zabijania szefa tego bandziora, no i tak dalej, i tak dalej. Co tak naprawdę jest troszeczkę, jak już wspominałem, monotonne i może no tak naprawdę popsuć odbiór całej tej gry. Okej, dotarliśmy na miejsce, co prawda, ale ja nie jestem pewien, czy ja już bym chciał tutaj się konfrontować. No dobra, okej, tutaj podjechał nasza wtyka. Okej, dobra, a jak ja bym chciał na przykład odebrać sobie dole tutaj, nie? Gdzieś widziałem, chyba Cassandra jest już gotowa, żeby się tu hajsem podzielić. Dobra, ale nie widzę teraz tego. Dobra, no to nie szas z tym. Wezwiemy sobie jeszcze zaopatrzenie, żeby tam ogarnąć sprawę. Wow. Ogarnąć sprawę... Ej, wow. Kobietu, spokój się. Może pieniądze są u ciebie bezpieczne, ale Lincoln już nie tak do końca. Okej, uzupełnimy sobie zapasy oczywiście. Zaopatrzenie. Mamy tak, zastrzyk na adrenaliny, kamizelkę nową sobie kupimy. No może być tutaj dosyć grubo, nie? No to lepiej być przygotowanym. Oczywiście pozostajemy przy naszym pistolecie z tłumikiem, naszej super strzelbie. Strasznie duże obrażenia, 96%. Cokolwiek to oznacza, nie? Dobra, i zobaczmy, gdzie tutaj możemy jakoś się dostać. Albo nawet w sumie nie będziemy się tam wybierać piechotą, a po prostu przejedziemy sobie jeszcze ten kawałeczek do środka. Wydaje mi się, że ta brama jest jak najbardziej do rozwalenia. Tak, nie myliłem się. I zobaczmy. Dobra, tu mamy tu jakąś ciekawostkę fajną. Na przykład może być to jakiś obraz. Chyba obraz jest tutaj. Vargasa, więc sobie weźmiemy. Okej, coś jeszcze, apteczka, nie, niepotrzebne. W sumie mogłem sobie młotowy jeszcze uzupełnić, no ale niestety teraz to już za późno, nie chcę się po raz drugi dzwonić tego gościa. No dobra, no i ten kawałek to już sobie tu podejdziemy. Nie zobaczymy, co Enzo będzie miał nam do zaoferowania, do powiedzenia w ogóle. Ale raczej obstawiam, że będzie tutaj czekać na nas jakaś niemiła niespodzianka z jego strony. Put the gun away. If I wanted you dead, Enzo, I wouldn't have walked through the front door. All the same, I ain't taking no chances. Hold on here. I know you. You're Lincoln Clay, right? Lived with Sammy Robinson? Went off to NAMM? That's right. Christ, son, if I'd have known that, we could have saved ourselves a whole lot of trouble. Follow me. To ci ciekawy rozwój you probably wydarzeń. Don't know this, but Sammy and I went way back. He was a good man. Didn't deserve what happened to him. Hell, none of y'all did. And this shit with the casino. It's a giant fuck you from Sal to every man who ever worked for him. He wants to go legit and fuck the rest of us in the process. Guess it's well past time I fucked him back. You know Remy Duval? Sure, he's the big shot on the radio. Without him, there's no casino. He owns the land, runs a construction company, you name it.
So these are all fronts? Yeah, they're bullshit. Created a big paper trail to protect himself in case everything falls apart. And Marcano doesn't own any of the land? Nah. It all belongs to Duval. He's no idiot. Long as it's in his name, Sal can't touch him. How do I find him? He lives up in Frisco Fields. But from what I hear, Olivia Marcano is keeping close tabs on him, forcing him to stay low. Last thing Sal needs is for his sole legitimate partner to get into trouble. We should get moving. Looks like it's a little late for that. Mm-hmm. Deal's a deal. Dobra, mamy towarzystwo. Let's go. No dobra, w takim razie mamy nowego kolegę. Fajny ten Enzo nawet, muszę przyznać. Całkiem sympatyczna postać. No i fajna misja. W końcu jakaś fajna misja, ciekawa. Nam się tutaj szykuje. Aczkolwiek nie za bardzo jestem pewien, co mam tutaj robić. Wszyscy strzelają. Osłony się kończą. Zresztą Enzo to ładnie chyba radzi. Chyba zdjął tu ze dwóch, albo trzech nawet. W międzyczasie. Nie, ale myślę, że na spokojnie sobie to ogarniemy. To nie powinno być problemu. Dobra, zobaczmy, tutaj jest zejście w ogóle jakieś. Aha, dobra, tędy. Lecimy na dół. Na przykład tutaj się strzelimy. Dobra, jeszcze jeden został tam, gdzie się leży przy tym samochodzie, jak debil. Jak weźmiemy sobie kałacha. Wow, co to było? Kurde. Aha, dobra, robimy tutaj jakiś większy wjazd. Super, ale ten kałach jest bardzo fajny. W ogóle to jest kałach, czy to nie jest kałach? Dobra, Pasadena. Nie wiem, czy to jest jakaś odmiana takiego, nie wiem, może pierwowzór kałacha, czy coś w tym stylu. Nie wiem, na broniach się jakoś super ekstra nie znam. Okej, chciałem go tam trafić, ale cholernik się przyczaił nieźle. Dobra, czach, lecimy dalej. A myślę, że możemy sobie to podejść do, po prostu i strzelić mu z bliska w twarz. Nie ma co się krępować. Dobra, co on tam mówi? That's life in a quarry. Back in the day, we tried sticking our peckers in the ground and fucking the stone out, but all we ended up with was chapped nutsacks. Dobra. Co dalej, co dalej? Dobra, widzę, że mamy tutaj kilka miejsc, tak, gdzie mamy te materiały wybuchowe podłożyć. Pytanie, czy jakoś tędy sobie przejdziemy, czy raczej nie bardzo. Nie, tędy nie. W dół raczej też nie. Może coś tutaj? Nie, też nie. Dobra, szukajmy miejsca, gdzie będziemy mogli sobie przejść. No, kurde, giń! Sieski, co za uparty gość. Okay, idzie więcej gości. Okay, super to co zadziałało. Wow, ten Enzo tu ładnie pruje. Kurde. Niezły gangster. Widzę, że ma tutaj niezłe doświadczenie w tej branży.
Okej, okay, więcej amunicji. Superowo się z tego strzela, mega, mega fajnie. Zdecydowanie najlepiej mi się strzela póki co ze strzelby. Ale chyba teraz, od teraz będzie to moja ulubiona broń. Sporo tych beczek tutaj, trzeba uważać, żeby nie walnąć w coś. Ło, no właśnie, na przykład tak. Kurde, ale lipa. No, dobra, chyba będziemy musieli powtórzyć to jeszcze raz. Ale to może dobrze, bo całkiem przyjemnie się strzela. Trochę nie bardzo wiem, dlaczego mi się ten celownik zlokował na beczce. Dobra, lecimy jeszcze raz tą samą drogą. Dobra, to już słyszeliśmy, więc nie ma co tutaj się zastanawiać. Dokładnie wiem, jak tutaj iść. Okej, może być po cichu załatwiona sprawa. Czemu nie? Okej, Enzo, idź, to jest moja kryjówka. Ja się tu czaję. Wow, niezły jest, ale nie naprawdę, no mega. Swoje lata ma, ale strzelać potrafi, skurczybyk. Okej, dał się głupio zajść od tyłu. Dobra, lecimy. Nie ma się co zastanawiać, ale trzeba to faktycznie robić ostrożniej, bo ta gra czasami jest naprawdę mega łatwa, ale potrafi gdzieś tu jakiś taki błąd wprowadzić. A na przykład z tym lokowaniem celowania, zamiast celować przeciwnika, to gdzieś w beczkę. Co w sumie no ma rację, no bo czasami chcemy w beczkę trafić, ale dobra, tego sobie rozwalimy stąd. Żeby tam za bardzo tych beczek nie podchodzić, chociaż. Nie, dobra, tak nie dam rady. A, dobra, lecimy tam do niego, do góry. Tak to będziemy strzelać i nic nie ustrzelimy. Dobra. I zobaczmy, czy są kolejni. Aha, nie, dobra, to chyba musimy też wysadzić. Kolejne mamy tutaj materiały wybuchowe, takie składowisko. Dobra, lecimy dalej. O kurde, dobra. Nie, wydaje mi się, że jedzie tam raz, dwa, trzy samochody pełne bandziorów. No Enzo, kitraj się tutaj. Kurde, dobra, mamy Mołotowa, więc może to sobie wykorzystamy. Dobra, czy ja chcę coś tutaj konkretnego strzelać? Mam dwa pociski ostatnie. No dobra, no jeszcze mamy w pistolecie troszeczkę naboi, ale niedużo. O kurde, ich tam jest milion chyba, no. Kurde, grubo. Okej, ładujemy w kolejnych. Fuck. Kurde, skubańcy. Okej,
O kurde, skąd ja 60... 60 pocisków gdzieś znalazłem, masakra. Dobra, no ale myślę, że możemy się dzięki temu dalej bawić. Tam jakże zacną bronią. Chyba powtarzam fuchko, ale naprawdę mega mi się fajnie strzela. Mega przyjemna. Dobra, weź się tym mołotowem w twarz rzuć. Okej, dobra, chyba jest załatwiona sprawa. Nie wiem, raczej nie będziemy tutaj chyba biegać i zbierać tego wszystkiego. Raczej tak tylko to, co jest tutaj najbliżej. Dobra, ostatnie miejsce sobie ogarniemy. Gdzie mamy podłożyć materiały wybuchowe? You okay? Yeah. Why wouldn't I be? Said some of these men work for you. Not some of them, all of them. That should do it. O fuck, co za. Co za lojalność, nie? You like? No, I love. Dobra, czyli mamy chyba tym jechać, tak? Schowajmy broń. Ciach, otwieramy bramę i chyba uciekamy. Naprawdę niezłą furą. Nie wiem, myślę, że ten tunel byśmy sobie wybrali. Czemu by nie? No i piękny wybuch. Ale myślę, że ich porozjeżdżamy po prostu. Nie będziemy chyba tutaj marnować amunicji nawet. Jakoś bardzo. Tutaj pochowali się strasznie. Okej, dobra, jedziemy dalej. Myślę, że nie ma co się zatrzymywać. Nie jestem pewien, czy za mną tutaj nie przypadkiem nie jedzie jakiś pościg, ale chyba nie. Dobra, sam muszę w sumie przyznać, że chyba byliśmy dokładnie prowadzeni tędy właśnie, żebyśmy tędy pojechali. No dobra, no i udało się dokończyć tak naprawdę tą misję. Dobra, gdzie my mamy z nim jechać, z tym gościem? Do hotelu jakiegoś. Okej, okay, aha, i on będzie uciekał z miasta. Dobra, no to... Dobra, w takim razie odwieziemy dziadka do dziewczyny. Chyba będą uciekać z miasta. Dobra, kiepska sprawa, bo nas... Kurde, ktoś nas zobaczył, no ale myślę, że policja się tutaj jakoś bardzo chyba nie przyczepi. And the girl with your old man, she starts getting into the making out. But she got a problem. Sammy's passed out cold. Told you he was drunk off his ass. But this girl was into him, so she gives him the benefit of the doubt. Keeps trying, smacks him a bit, wakes him up. But every time she starts getting into it, Sammy drops. Poor bastard couldn't stay awake to save his fucking life. Finally, she's had enough and storms out of there, cursing the goddamn Blue Streak. And do you know who that woman was? Perla? Perla. Jesus Christ, man. Perla didn't move to New Bordeaux until 44. I'll show you who it was. I got the photo right here. Are you kidding me? Sammy had a shot with her. She was passing through on her way to Hollywood. But it all worked out, didn't it? Sammy wound up with Perla. The love of his life. God damn, I miss those days. Fucking Sal. Okej, no fajna historia. Nie ma co. Dlatego przystanąłem, żeby jeszcze mu usłyszeć. I chciałem dojeżdżać do celu. Dobra, odstawiamy go tak naprawdę do tego hotelu. I chyba ruszamy dalej. Za naszymi celami. This is good right here.
sorry again about what happened to Sammy and Ellis. Appreciate it. Okej, w takim razie misja nam zaliczyło. Look at you. Guess there ain't no turning back now, huh, pal? This is our first step toward breaking Marcano and taking over the city. I hear what y'all got to say, but I decide who gets the turf, and in the end, my decision is final. Is this a goddamn joke? Look, I know you knew you're calling the shots, but my guys are working that action as we speak. So where's the fucking question? From where I'm sitting, it looks like you already got a plan for this part of the city. This is the first I'm hearing of this shit. So I figured you got your plans worked out, but goddamn, you know how to get these white boys riled up. Okej, co my tu mamy? Narada. Przydzieliłeś już biznesy przestępcze w tej dzielnicy. Teraz musisz przydzielić całą dzielnicę jednemu z podległych ci bossów i wszystko może się zdarzyć. Wybranie bossa dzielnicy spowoduje przypisanie mu wszystkich tamtejszych biznesów. Przydzielenie jakiejś dzielnicy jednemu z podległych ci bossów spowoduje odblokowanie dodatkowych przysług oraz zwiększenie doli, którą będzie ci odpalać, a także poprawi jego lojalność. Podlegli ci bossowie mogą cię znienawidzić, jeśli nie dostaną jakiejś dzielnicy, co w dalszej perspektywie może mieć nieprzyjemne konsekwencje. Jeśli jednak chcesz w maksymalnym stopniu wykorzystać potencjał któregoś z podległych ci bossów, będziesz musiał podejmować trudne decyzje. Okej. I'm all for making a big statement right out of the gate. You need to show me you serious about working together. So far, I ain't seen sh- We got a long road ahead of us. Don't make the wrong first step, lad. Dobra. Ciężka decyzja, muszę przyznać. Nie wiem, czy przypisanie to Vitowi będzie spoko. Czy powinienem jakoś inaczej tutaj podziałać. No ale to jest kurde, to jest 17 koła, nie? Przynajmniej dla niej 17. Nie, to gdzie to 17? To jest. To są 9. To jest 92 tysie. Okej, ten będzie miał. Dobra, myślę, że dobra, oddamy Vito. I zobaczymy, co się będzie działo. Calling this one for Skeletta. My fucking time. Always knew you had a good head on your shoulders. I guess that's that. And make sure you don't fuck it up. Y'all can sit out the next one, cause I'll be damned if it ain't coming to me. We're done for now. You'll hear from me if I need you. Dobra, a więc pierwsza taka dosyć poważna decyzja za nami. I mam nadzieję, że to się coś tutaj nie spieprzy z tego powodu. Ale myślę, że będziemy tu się starać tutaj porozdzielać te dzielnice właśnie tak. Jedną Vito, jedną Cassandra, jedną Berg. No i tak w kółko, nie? Miss Lancaster is helping me with a side project. You get a name at Enzo? Yeah, Remy Duval. He's not only building the casino, he also owns all the land where it's being built. Remy Duval? The jackass on the radio? His family's been down here a couple hundred years. Thinks it makes him everyone's master. According to this, he heads up the Southern Union in his spare time. The Southern Union's basically the fucking Klan. You know, right before I shipped out, Father James was with some other folks protesting the fact that the city didn't have any black cops. Southern Union came in and kicked the shit out of everybody they could get their hands on. Day after, they spray painted God hates niggers across the front of his church. Shit. If President Andrew Johnson had actually executed those traitorous fucks, we wouldn't have this goddamn problem. Enzo also mentioned Olivia Marcano. Olivia's an outlier. Old Southern money. She's the one that was married to Sal's brother, Lucho. At least until someone slit his throat. And she runs Frisco Fields. Ever since Lucho died. She expanded his drug business and opened a PCP lab. Hmm. Since a lot of mafiosos live up there, she probably just has a place they can socialize. Well, it's usually in the back of some business. I never knew the mob had women as capos. She's there to keep Duval in line. Only people these entitled pricks listen to are other entitled pricks. So who are you gonna go after first? Duval. Since he owns the land where the casino's being built, killing him will muddy things up. You think hitting Olivia's businesses will help draw him out? I've known racist assholes like him my entire life. Black man like me running around terrorizing white folks. He ain't gonna be able to let that stand. His pride will bring him down. Hey, you know that bourbon's not cheap. Good luck out there.
Lubię te takie docinki jeszcze na koniec, jak gdzieś tam wychodzą. Czy się tam rozstają, o może tak. Okej, dobra, w takim razie mamy kolejne świadczenie od Vito. Zastanawiam się, co tutaj jeszcze będzie, tak naprawdę. Czarnoskóry pionek, no proszę, bardzo ciekawie. Mamy kolejny odblokowany pojazd. I myślę, że... Co my tu mamy? Co jest tak? Centrum. Dobra, no myślę, że będziemy się zastanawiać, co tutaj zrobić już w kolejnym odcinku. A w tym to wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie i do usłyszenia. Hej, hej!